Czytanie z księgi proroka Izajasza. Naród toczący w ciemnościach ujrzał światło świętą. Nad mieszkańcami kraju rosło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed tobą, jak się radują bez żniwa, jak się weselą przy podziale ludów. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drąży na jego ramieniu, dęb jego ziemiężce, jak w dniu porażki magnetyki. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi mu mocnym prawem i sprawiedliwością. Odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego roku. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.